Stwórzmy więc kolejkę podpisu, za pomocą której będziemy mogli sfinalizować umowę. Użyjmy przycisku Zarządzaj. Jak widać, wyświetliła nam się w tym momencie nasza domyślna kolejka podpisu, którą oczywiście możemy modyfikować. Co też zrobimy właśnie w tym momencie. Katarzynę Pergamińską przesuniemy jako podpisującą w kroku drugim. Z kolei jako akceptujących dodamy również Bartosza Budnika oraz Katarzynę Pergamińską, ustawiając Bartoszowi Budnikowi podpis SMS. Oczywiście wpisujemy numer telefonu i klikamy przycisk Zapisz. Katarzynie Pergamińskiej ustawimy jedynie podpis prosty. Tak samo zrobimy zresztą okienek tutaj. Jednak przejdźmy do tego, jakie mamy również inne tryby podpisów w Pergaminie. Podpis SMS wymaga wpisania kodu SMS wysłanego na podany numer, po to aby umowa została podpisana. Podpis Asseco SimpliSign jest to podpis kwalifikowany, wymagający właśnie Asseco SimpliSign. Podpis prosty z kolei wymaga jedynie wejścia w odpowiedni link wysłany na adres e-mail oraz zalogowania się w serwisie. Podpisy te, zwłaszcza SMS i Asseco SimpliSign, mogą się ze sobą łączyć, np. w formie podpisu hybrydowego, gdzie mamy podwójne zabezpieczenie poprzez podpis SMS oraz podpis Asseco SimpliSign, które muszą być jednak składane w odpowiedniej kolejności. Najpierw podpis SMS-owy, a potem podpis kwalifikowany. To wszystko do wyboru jest w trakcie tworzenia dokumentu. Po ustawieniu kolejki oraz podpisów klikamy przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany w kolejce. W tym momencie, jako że w kroku pierwszym jest Bartosz Budnik, do niego wysyłane jest pierwsze powiadomienie. Zanim jednak podpiszemy umowę, omówmy, co tak naprawdę oznaczają role oraz kroki w kolejce podpisów. Jak widać, mamy dwie role: akceptujących oraz podpisujących. Rola akceptującego jest to rola np. dla prawnika, który ma ocenić, czy dany dokument jest dla Ciebie właściwy. Podpisujący z kolei po podpisaniu dokumentu uzyska certyfikat podpisania, wyświetlający się na dole umowy.